Witamy Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku, w nowej serii, która będzie się pojawiała, mamy nadzieję, co środę na kanale. Seria będzie poświęcona broni i w dzisiejszym odcinku broni. Taka fajna bronia, rzucamy tu zdjęcie broni fajnej. Broni komorowskiej. Nie, to Bronisław jest komorowski. Co? Jestem, moi drodzy, tutaj na strzelnicy z Krzysztofem. Krzysztof jest włodarzem naszego klubu. No i chyba pozwoli nam coś postrzelać i opowie nam. Zaprezentujemy Wam broń. W tym przypadku Waltera P99. Waltera. Widzicie? Waltera. Nauczymy się czegoś. Walter P99. A cały czas produkowany w Radomiu. Cały czas byłem przekonany, że trzeba mówić Walter. Tak amerykańsko. Nie. Jeszcze ta flaga taka amerykańska trochę, nie? Czyli konstrukcja niemiecka, cały zamek, wszystko robione w Polsce. Zamek robiony w Polsce, składany w Polsce, sygnowany znaczkiem fabryki broni w Radomiu. Jest to już nowsza wersja Waltera. Różni się od starszej wersji długością dźwigni zwalniania zamka i dźwigni wypięcia magazynka. Nie? Pierwsza wersja były krótsze te dźwignie, a różnica też jest w magazynku, nowszy magazynek z takimi charakterystycznymi przetłoczeniami, 15-nabojowy, starsze wersje miały 16 sztuk, ale miały tendencję, że amunicja potrafiła w nich koziołkować, obracać się, gdzieś tam klinować i dlatego zostały zrobione tłoczenia i zmniejszona ilość, nie? Powiedz mi, tutaj można na przykład rozszerzyć magazynek tak jak w CZ-cie, dokładając sobie powiększoną stopkę, czy właśnie tutaj już zrezygnowali z tego? Nie spotkałem się z powiększoną stopką, żeby... Było na rzeczy, często się zdarzało, ja nawet taki przypadek kiedyś miałem na jednym ze szkoleń, szczególnie jeżeli magazynek nie jest pełny, podłączało się go, dobijało się go mocną ręką, wbijało w gniazdo, wtedy potrafiły naboje przekoziołkować, stanąć dęba na przykład dwa i awaria praktycznie nie do usunięcia w trakcie szybkiego strzelania, nie? No, trzeba rozładować na spokojnie albo użyć drugiego magazynka, nie? Słuchaj, bo na pewno będą komentarze i pytania odnośnie iglicy. Co tu się działo z tymi iglicami? Latającej iglicy, która potrafi wystrzelić niby w oko i zabić strzelca. No, z zabiciem nie słyszałem, ale że oczy tam widziałem jakieś popodbijane. Jak to tam? Powiem tak, przyczyna, no zdarza się to, ale to nie tylko w Walterach, w innej broni też, bo widzieliśmy takie niedawno gdzieś tam w mediach społecznościowych zdjęcia jak z Glocka wystrzeliła iglica, też podbite oko, a nie wiem czy widziałeś. Nie, w każdym razie no, zdarzają się takie rzeczy. Czym to było spowodowane? Po prostu czoło zamka, jeżeli zostało osłabione przez dużą ilość strzałów na sucho, bo ten przypadek, o którym mówisz, zdarzył się w szkole policji. Tam bardzo duża ilość powtórzeń na sucho, ćwiczeń wykonywania na sucho bez użycia amunicji treningowej, tam zbijaków, powodowała, że było strasznie osłabione czoło zamka. Zaraz to zaprezentujemy. Osłabione było właśnie tutaj czoło zamka. Miejsce, gdzie wychodzi iglica. Iglica, kiedy wysuwała się z czoła, robił się większy otwór, iglica za mocno się wysuwała, przebijała wtedy spłonkę i gazy, które wypychały pocisk w jedną stronę, działają też w drugą stronę, cofały się przez otwór, który zrobiła iglica i wyrzucały iglicę drugą stroną. Nie? Nieciekawe. Tak, nieciekawie, dlatego tutaj fabryka broni w Radomiu postanowiła wymienić te zaślepki, zaślepkę iglicy na całą metalową. Wcześniej była to zaślepka plastikowa z metalową płytką. Ona miała, powinna wytrzymać, niemniej jednak tutaj dla większego komfortu psychicznego użytkowników, także tutaj nie ma prawa się nic stać, została ona wymieniona na metalową. Nie? W tym modelu też. Czyli w Walterach nie oddajemy strzału kontrolnego. Nie powinno się strzelać na sucho. Po tym fabryka broni w Radomiu wypuściła właśnie instrukcję, w której jest to zaznaczone, że nie powinno się oddawać tego, robić treningów na sucho.
jeżeli chce się trenować na sucho, wtedy zbijaki, a zbijaki jakaś amunicja szkolna i na niej ćwiczymy, żeby ta iglica trafiała w coś, a nie opierała się o czoło zamka, bo może je wtedy zniszczyć, nie? Ale jeszcze raz chciałbym podkreślić, że to przy tysiącach, czy tam dziesiątkach, setkach tysięcy strzałów powtórzeń. Dla normalnego strzelca, który, jeżeli ktoś sobie kupi taką broń, praktycznie nierealnie, żeby zrobił, bo nikt nie siedzi, a ta broń na przykład na szkole policji, a jeżeli jest kilka plutonów, tam ćwiczą po nie wiem, zajęcia dwie godziny na strzelnicy, ta broń 8 godzin dziennie praktycznie jest w użyciu, jest strzelana, może nie dzień w dzień, ale na 365 dni, niech to będzie 150 dni, gdzie ona po 8 godzin dziennie i oprócz tego, że jest strzelana, to jest dużo treningów na sucho, no to ona ma przerób taki, którego większość z nas strzelców gdzieś tam sportowych, no na sucho tego nie zrobi, tak? No oczywiście, że tak. Dobra, pokażesz nam, jak to rozłożyć? Już. Rzucimy sobie zamek, dekokerem zwolnimy napięcie iglicy, podobnie jak w Glocku. A dwa rygle, lekko odciągamy zamek do tyłu, opory ryglowe w dół, wysuwamy zamek. O, troszeczkę sypu, trochę żeśmy się pod nim pobawili przed nagrywaniem. Przetrzemy to od razu. Sprężyna powrotna z żerdzią. Lufa z komorą nabojową. Szkielet broni. Szyna spustowa, wyrzutnik, no to już dźwignie, że mówiliśmy, dźwignia zwalniania zamka, dźwignie wypięcie magazynka, nie? A dwustronne, po dwóch stronach, równie dobrze się strzela z prawej, jak i osobom praworęcznym, jak i leworęcznym. A teraz pokażę wam tą iglicę jeszcze i płyt. I profesjonalny przyrząd do otwarcia tego. Czy profesjonalny przyrząd na strzelnicy nie było nic lepszego, jak wygięta strzywka. Już. Trzeba wcisnąć. O kurde, szybko się wyginę. No, szerszej nad nami. Dobra, spróbujmy to zrobić długopis. Żeby się prosić. O! No. Dobra. Co jest bardzo ważne? Przytrzymujemy dekoker, bo w momencie, kiedy wyciągniemy płytkę, dekoker wystrzeli. Czyli przytrzymujemy go palcem, wyciągamy płytkę. Płytka cała metalowa. Iglica. Płytkę ty wymieniałeś, czy już była wymieniona? Nie, ja wymieniałem. Wymieniałem. Mam gdzieś oryginalną jeszcze. A mogłem wziąć, byśmy ten. Czyli metalowa teoretycznie awaria nadal wystąpi, jedynie po prostu ochroni nas, jeżeli by takie coś kiedyś miało ochroni, nastąpić. Ochroni, tak. Gdzieś tam mogą jakieś gazy się wydostać w kierunku twarzy strzelca, ale iglica już nie powinna opuścić zamka. Dobra, składamy. W odwrotnej kolejności. Już nie będziemy wyciągać się tam przedniej blokady iglicy, to podobnie jak w Glocku. Dekoker. Co jest fajnego w tym pistolecie? Wskaźnik napięcia iglicy. To konstrukcyjnie podobny do Glocka, ale te rozwiązania typu wskaźnik napięcia iglicy plus obecności naboju w komorze też on tutaj. Słowo to widać czerwone, czyścimy troszeczkę, ale też jak nabój będzie w komorze, tutaj od razu widać czerwoną plamkę, że ten nabój w komorze się znajduje, nie? Ogólnie powiem ci, że dużo osób z tego, co ja zauważyłem, narzeka na Waltery. Co prawda nie szalałem z tego od dawno temu. Pierwszy raz chyba spotkałem się z Walterem, nawet prawdopodobnie z tym na oborze jeszcze, jak byliśmy na strzelnicy. I o dziwo moje pierwsze z nim strzały i... Na pewno z tego się przyjemnie strzela. Przyjemnie się strzela. Ludzie nie lubią z niego strzelać, bo często pierwszy strzał zrywają. Zrywają go dlatego, że Walter ma taki specyficzny język spustowy, czyli tak zwany antystresowy język spustowy, gdzie pierwsze pociągnięcie języka spustowego jest bardzo długie. Najpierw do takiego charakterystycznego kliknięcia, dopiero później jest ta praca prawidłowa na spuście, oddanie strzału. Ale co jest bardzo ważne, to ma bardzo krótki reset. Reset, nie wiem, no porównywany z najlepszymi pistoletami broni sportowej. Wydaje mi się, może nie z
siła samego spustu, ale długość to naprawdę set, nie? Żeby to zaprezentować. Przewodowanie, teraz to, o czym mówiłem, czyli ten antystresowy język spustowy. Spust sobie idzie do kliknięcia. Było takie kliknięcie, teraz pracujemy na spuście. Pada strzał, broń się przeładuje, teraz odpuszczamy. O, faktycznie, krótki jest. Jest. Jeszcze raz. Nie? Jest czyli dosłownie milimetr, 2 milimetry pracy na samym języku spustowym. Czyli tutaj dużo rzeczy go determinuje dlaczego on też jest w policji bardzo często używany. Długi język, pierwsze pociągnięcie to antystresowe, co mówisz. Tak. Widzisz, czy masz cały czas nabój. Decoker w sumie, który też jest, mi się wydaje, że bardzo fajną opcją. Bardzo się przydaje. A w momencie, kiedy nie wiem, gdzieś tam musisz tą broń przeładować, ustaje przyczyna, gdzie tej broni będziesz używał. To się mogą użyć do kabury, a nie masz czasu, miejsca na to, żeby rozładować, wyciągnąć na błysko morę, to jest spokojnie tylko kerem rzuca szydlicę, broń kabura, a później na spokojnie można to rozładować, nie? To jest bardzo spoko opcja. Dobra, zobaczymy, czy to strzela jakoś celnie. Weźmiemy, zaraz założymy tarczę i coś strzelimy. Tak, taką Kwiatkowskiego tą dychę. No dobra, Krzychu, strzelimy, zobaczymy. Twoja tarcza lewa czy prawa? Moja lewa. Dobra. Z tego nie strzelałem kilka lat. W ogóle oddałem z tego może z 20 strzałów. Zobaczymy. Na pewno jest śliska rękojeść. Nie masz takiego zamknięcia. No nie, mogłaby być bardziej chropowata. To nie jest jak 20C. No dokładnie. Ten reset jest naprawdę super. Co u mnie częste, magazynek nie został mi w tylnym położeniu. Często mi się to zdarza, prawdopodobnie. Masz wielkie łapy. Ale manipulator raczej nie dotknęłem, o tym myślisz? Tak. No może, myślę, że przytrzymałeś po prostu ten dźwignię i dlatego nie został w tylnym położeniu. Często mi się to zdarza. No co, idziemy do Krzyś do tarcz, co? Idziemy. Prawa ręka, pewnie łokieć lekko za luźno i przenoszenie wzroku tylko troszeczkę na tarczę i dlatego taki pionier. No ale tak jak widać. Trzeba mantisa i ćwiczyć. Tak. Ćwiczyć na sucho. Tak. Ale tak jak widać, jak na takie spontaniczne, na spokojnie strzelanie? Nie jest zły, no trzeba się przyzwyczaić, trzeba troszeczkę postrzelać, przyzwyczaić się do spustu. To też nie jest spust sportowy, ani sportowe przyrządy celownicze, a jest to pistolet no, typowo użytkowy, tak? Z normalnym seryjnym spustem, nic nie kombinowane, nic nie przestawiane. I jakby fabryka w Radomiu chciała nas zasponsorować, nazywamy się Glauberyt. Tak jak jeden z flagowych produktów firmy fabryki broni w Radomiu. Prezentujemy broń prosto z fabryki broni w Radomiu. I to wcale nie jest przypadek. I nie mamy grota. Ale bardzo chcielibyśmy zrobić taki filmik, więc... Tym bardziej, że taki pan pewien mówił, że to jest bardzo dobra broń. Bardzo wszyscy go chwalą. A powiedz mi, wiesz, ile ten Walter w ogóle kosztuje?
Około 2000, chyba nawet jeszcze niedawno pamiętam, była cena 1890, czyli tak zbliżona do P10. P10C na przykład, P10C, tak. P07 podobnie chyba. Tak. Teraz może być troszeczkę droższe, ale nie wiem, bo trzeba by to sprawdzić. No teraz nagrywamy, to mamy 2021 rok, no to ceny poszybowały. Jeszcze w zeszłym roku chyba kupowałem CZ za 1750, a teraz już kosztuje 2050, więc tak. No trzeba dorzucić te 200-300 do tych cen, które były. Ale tak czy siak to jest jeden z bardziej budżetowych pistoletów. Budżetowych. Tak, no może tam w wyniku sportowego nie wiadomo jakiego na nim nie zrobimy, ale do zabawy, dla chęci mania, posiadania i zabawy na strzelnicy ze znajomymi, to na pewno fajna broń. A jeżeli chodzi o dostępność części na przykład do niego? W tej chwili chyba w tym, z fabryki broni w Radomiu to dostaniemy wszystko do niego, co będziemy potrzebować. Parę rzeczy w nim wymieniałem. Wymieniałem kiedyś ktoś o silnych palcach połamał dźwignię wypięcia magazynka. Tak, no po prostu tak mocno nacisnął, zapomniał, że to trzeba, to nie wiem. Plastik rozumiem. Tak, plastikowa była złamana, to bez problemu to wymieniliśmy. Mówię, tą płytkę oporową też gdzieś tam dostaliśmy w Radomiu i wymieniliśmy. Także myślę, że z innymi częściami też by nie było wielkiego problemu. A magazynki na przykład cenowo? Drogie są? Nie sprawdzałem nigdy, nie było mi to potrzebne. Ja szukam do 911 i kupić poniżej 200 zł magazynek, to jest. Możesz sobie drukować. No, na pewno. Drukowanie. Ogólnie to taka abstrahująca tego, ale 45 w tych koltach, no magazynki muszą być dobre, bo inaczej się tną często. Te jednorzędowe mówię. Tak. One są. Tak. Dobra, a jeszcze pytanie odnośnie jego gabarytów, jak byś go porównał? Bo masz no więcej tych. Broni. Taki bardziej chyba kompakt jednak niż pełna broń. Teraz zresztą postarałem się go porównać do Glocka 17, 19. Zaraz to zrobimy, czekajcie tu. Dobra, więc tutaj mamy naszego Waltera. Dzisiejszego gościa głównego, Waltera. I teraz tak, no tak celowo jest między 17 a 19, bo tak mniej więcej by rozmiarowo pasował. Chociaż moim zdaniem bliżej mu do 19. Jest no minimalnie dłuższy. Rękojeść taka jest też, mi się wydaje. Tak, też jest troszeczkę, jeżeli górę tutaj trzymamy równo, to jest minimalnie większy. Ale znowu porównując go do 17, to te różnice. No nie, tu już jest zauważalne bardziej. Tak, zauważalnie 17 większa. Chociaż rękojeść no nie dużo. Ale czuć tam masywność taką, nawet tak się obok siebie takie widzi, położy, to jest taka masywność. Zobaczymy do innego popularnego pistoletu, P10C. No praktycznie. Wiesz co, powiedziałem ci. Że to samo. Że to samo jest. Jedyne co, no tutaj ten kabłąk, tak? Dobrze mówię? Tak. Jest bardziej wysunięty, mi się wydaje. Ale zawsze miałem wrażenie, jak go trzymałem w ręce, że on jest większy od P10C. A jak się okazuje, on jest P10C. Można jeszcze tutaj wymieniać części rękojeści, tutaj chwytu, tylną część i robić go mniejszym, większy. To jest akurat chyba średnia włożona, nie? A niby P10 to taki odpowiednik tylko 19. No to też tak średnio mi to wyszło. To trochę jest większe, nie? No przy okazji? Tak, jest troszeczkę. Jest mniejszy, większe. 19 mniejsza. Jeszcze porównanie do innego popularnego Colta już rzeczonego wcześniej. No. Czyżby Colt był troszeczkę, Krzysiu, większy? Nie, ta lufa trochę. Nie. Wyrównamy lufy. O. Tak troszeczkę. Ale o dziwo powiem ci, bo chodzę czasami z Coltem i on jest znowuż płaski i jest całkiem zły do noszenia. No ciężki jednak. No nie, waga tak, wagowo ciężki jest na pewno. Dobra moi drodzy, więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować. Jeżeli chcielibyście zobaczyć sklep jego mościa, to link macie pod spodem. Tam macie fajne różne rzeczy. Między innymi koszulki nowe firmowe, klubowe. Patrzcie, nawet na takich spaślaków pasują. Krzychu mi tak dał, mówi, ty masz ile? 1X? Tak, ja mam XL. A mówi, ja mam do Ciebie 3X, mówię, chyba nie wejdę, ale powiem Wam, że jest fajna i jest jakościowo fajna. Texara ona są, nie? Tak, to na koszulkach Texara. Naprawdę fajna jakościowo.
Tak, polecamy firmę. Znaczy z tego co słyszałem, to w ogóle mówię, że już Klubowiczów nie masz na strzelnicę wpuszczał bez koszulek, jak nie mam tak, mieć, nie? Od dzisiaj. A przy okazji, jeżeli byście chcieli wypróbować tam sobie postrzelać z różnej broni, właśnie między innymi z Walterów, Coltów i tak dalej, to zapraszamy do nas na strzelnicę. A nauczymy, pokażemy, jeżeli ktoś nie próbował, a jeżeli chcecie coś wypróbować, a już umiecie, to też postrzelacie, zobaczycie. No i co najważniejsze, miła atmosfera jest, co ja zawsze mówię, jestem w klubie. Grilli, kiełbaski, zimne napoje. Także moi drodzy, zapraszamy i widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku, w którym pokażemy, czego nie robić na strzelnicy, czyli takich... No nie powiem, że to będzie 5 takich rzeczy, na razie będzie 500 rzeczy, których nie robić. A tutaj Krzysiu ma dużo większe doświadczenie, co ludzie wyczyniali, jak mi to powiedział, to stwierdziłem, że musimy to naprawdę nagrać, bo to jest ciekawe, a wydaje mi się, że to będzie fajny filmik, jeżeli ktoś chce pierwszy raz pójść na strzelnicę, żeby się nie stresował, nie wiedział jak się obyć, jak tam, nie wiem, jak się zachować w ogóle na strzelnicy, takie podstawowe, no to właśnie za chwileczkę bierzemy się za nagranie takiego, moi drodzy, odcinka, będzie już za tydzień. Trzymajcie się i czołem.